YouTube 2009. Wyleciałem już? Wyleciałem. Dobra, jak wyleciałem, to jest git. Montażysta mówi, że wszystko jest pod kontrolą. Witam was bardzo serdecznie, odkryliśmy green screena, jest 2009 rok tutaj na YouTubie. Właśnie wyleciałem z butli gina, albowiem spełniam wasze życzenia. www.7out.pl. Ale nie o tym, wyobraźcie sobie tak czysto hipotetycznie. Znaczy, w sumie to trochę o tym, ale dawaj tutaj takie wybrzeże chorwackie, prawda, takie piękne. I teraz jedzie sobie M3 Touring. Właściwie to ty sobie jedziesz, no bo już wygrałeś i sobie przemierzasz. Zanim jedzie RS6, jadą w duecie. Piękna sprawa. Na to słychać gdzieś tam zza wzgórza przyjeżdża taka spóźniona nowa Supra. A jeżeli nie będziesz chciał nowej Supry, no to ja bardzo chętnie odkupię. Przypominam, że ona będzie losowana w pierwszych 5 minutach live'a, więc właściwie, żeby o nią grać, trzeba wbijać do gry. No tak teoretycznie to już teraz. Natomiast ja ją bardzo chętnie odkupię, jeżeli nie będziesz chciał, albo wezmę i tak jakby ją od ciebie ja odkupię, a tobie zbudujemy takiego GTR-a. O, takiego. No to jest niebyle GTR. Umówmy się. Także właściwie decyzja jest twoja, ale tylko i wyłącznie jak wygrasz. A pewne jest to, że nie wygrasz, jeżeli nie byłeś jeszcze na 7out.pl i nie wszedłeś do gry. Polecam się zaopatrzyć w te e-booki, które w tym momencie za moimi plecami. Każdy z nich zawiera inną historię, inny wyjazd, inne samochody, inne zdjęcia, inne opisy. To nie jest byle książka, to jest książka, która opowiada historię tworzenia tego kanału. Więc jak mamy to już jasne, moi kochani, to zapraszam bardzo serdecznie, bo nie da się ukryć. Spoglądam na zegarek i wiecie co widzę? Widzę, że czas spierdala, a połowa akcji jest już właściwie za nami i to mówię absolutnie poważnie. No i również poważny, znaczy w sumie to kurwa absurdalnie niepoważny. Szymon, kurwa! Szymon! Nie można klnąć przy dzieciach! Będzie materiał, na który serdecznie was zapraszam. Naprawdę staraliśmy się bardzo fajnie przekminić to, żeby przedstawić wam również nagrody w postaci E46, a nie tylko te nagrody z samej góry listy. Wpadaj mój kochany na 7out.pl, bo pewne jest to, że nie wygrasz żadnego z tych samochodów, ani nie wygrasz żadnej nagrody dodatkowej, tylko i wyłącznie jeżeli nie grasz. Pozdrawiam i zaczynamy. Będzie kurwa śmiesznie. Dzień dobry, witam się, kłaniam i cześć. Mordeczko, to będzie film, który na pewno bliski sercu wielu z was, ale również mojemu sercu. Można by pomyśleć, arcybiskupowi to już odjebało, nie? To już tyle pieniędzy, on byle do czego nie wsiada. Same super hiper samochody, tylko Lambo, Ferrari, McLaren i tak dalej, i tak dalej. Ale wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest. Tutaj dupa złotem nie obrosła. Wsiądę i do starych, pięknych, klasycznych samochodów. Ale oczywiście, ja się zgadzam, tak? W tej dyskusji ja się zgadzam. Mieliście prawo tak pomyśleć. Pozwólcie, bo sobie listę przygotowałem. W ostatnim czasie upalaliśmy tak. Rollsa, jedno Lambo, drugie Lambo, McLarena P1, Wire, Countacha, M3 i to zaraz po wyjeździe z salonu. Jakieś ustrojstwo z Big Blockiem, Nissana GTR-a, GTR-a i w sumie to jeszcze raz GTR-a. Wszelkiej maści Toyoty, Supry, Monalizy S15, ale i Lancery. I to jest lista z ostatniego pół roku. Przejdźmy kurwa w końcu do czegoś poważnego, tak? No właśnie, to jest to. Rzeczywiście super hiper samochody były upalane, ale teraz weźmiemy się w końcu za coś godnego uwagi. Za coś, co już ma renomę, co wręcz status legendarny. 3 razy E46. Na wstępie tego filmu chciałbym powiedzieć, że kto E46 po pierwsze w kupecie, a po drugie z 3-litrową benzyną nie docenia, ten i kurwa na M3 nie zasługuje. Wczoraj jak tutaj jechaliśmy, znajdujemy się w Rawiczu koło Poznania. W ogóle piękna miejscowość, nawiasem mówiąc. No to stwierdziliśmy, że gdybyśmy mieli wybrać jeden samochód, którym przejechalibyśmy dookoła świata bez mechanika, no to co byśmy wzięli? No E46 z 3-litrówką. Kto z was wygra tą E46 i jej nie sprzeda, to ja uważam, że ten samochód może przeżyć. Chyba jeszcze ciebie. I uważam, że mnie też. Także moi kochani, testów E46 w historii naszej planety pewnie było już tysiące, o ile nie setki tysięcy, o ile nawet nie miliony. Zakładam, że niektóre z tych testów były przeprowadzane też za czasów, kiedy ja jeszcze nie potrafiłem dobrze zdania złożyć. Natomiast my na pewno przejdziemy do takich testów zdecydowanie bardziej, no wiesz, mordo, nietypowych. Za mną znajduje się siłownia. Gym Nowacki Fitness. Myślę, że zresztą oglądajcie sami. Intro teraz. Zaraz wrócę, nie?
też zajęte jest, to... Nie przeszkadzajcie sobie, panowie. Tak w sam raz, nie za mało, nie? Kolega też ćwiczy, to nie będę przeszkadzał. Ja sobie tam z boku bardziej pójdę, chłopaki, nie przejmujcie się. Kolego, co ty robisz? Biceps. To jest maszyna na nogi, nie na biceps. No i co? To to, że źle robisz. Źle? Źle. Tacy mocni? Tak. To co, sprawdzimy się może? Dawaj. Ale nie ja. Wy kontra moje 20-letnie samochody. Co wy na to? Jeszcze się porozrywają. Nic wam to nie da. Da. Nie da. Zobaczysz. Nic nie da. To by nic nie dało. Wiesz czemu? Bo on był drugi w kule. Ale to by nic nie dało i tak. To by nic nie dało. Nawet jakbym wygrał. Nie dałoby nic. To by nic nie dało, bo on był drugi w kule. Nawet jakbym był pierwszy. Nie dałoby nic. Weź sobie magnezję, Adrian, bo nie będzie łatwo. Chodź, ja ci pokażę, nie? Tu sobie weź. A to się jak tłąką czy tak? Weźcie sobie więcej, żebyście później nie zwalali, że było za mało magnezji, dobra? Nie, to spokojnie. Automat ubezpieczony. A co myślisz, się złamią? Jak kobra pustynia. Nie za mało? Nie będzie wymówek? Myślę, że nie. Dobrze. Czyli nie będzie zwalania, że było za mało magnezji. Będzie zwalanie, że jest za słabe auto. One to wygrały. Trzy samochody, trzech kierowców. Tak sobie zaczniemy. Ja uważam... O, chłopaki się rozgrzewają, pa. To nic nie da! To nic nie da, panowie. Nie da nic. Taki mądry jestem, bo się z nimi nie napierdam solo, tylko w trzy samochody. W każdym razie na sam początek trzy samochody. Ja uważam, że wygramy. Natomiast jeżeli pochłoniemy ich i zmieciemy tymi trzema samochodami, to jednego odepniemy i spróbujemy na dwa. A jeżeli nawet dwa ich pokonają, to spróbujemy jeden na sześciu. Ale myślę, że no, kurwa, trochę ich jest, nie? Ich nie jest sześciu, jest tak z 12 tylko, wiesz. No tak. Takich normalnych to ich jest z 12, no. Chuj, jakoś to będzie. Test miał być taki niestandardowy, no to myślę, że spełniamy oczekiwania. Oni se tam rozgrzewają, nie? Ja też się porozgrzewam. Tylko ja nie muszę tak machać. Normalnie sobie wziąłem, patrzcie, o. Cyk, hydrołapkę sobie wkręcam. Możecie się teraz zapytać, nie? Skoro wkręcam hydrołapę w miejsce, w którym są szyby normalnie do odsuwania, to gdzie są szyby? Przecież nie na korbę. O, cyk, otwieramy sobie zapalniczkę i mamy otwieranie szyby. Nawet geometrię wczoraj zrobiliśmy, wszystkich trzech, specjalnie, żeby były gotowe na test. Dobra, jak będziecie gotowi, to dajcie znać. Niech se tam machają, nie? Ride or die. Dobra, wrzucam bieg, reakcję wyłączam. Zaskoczenia mnie wzięli, ja nie wiedziałem, że to już, nie? Co jest, panowie? Ja byłem w szoku, że to już. To była rozgrzewka. To była rozgrzewka? To i na dwa żeśmy wygrali? Co ty, Patryk? Trolla się. Kontrola trakcji? Jeździ bez, będzie łatwiej. To co, cofamy jeszcze raz? No dobra, tylko teraz spróbujcie, panowie, coś ugrać, nie? 1-0 dla nas. Dogryweczka.
Jest git. Do tego właśnie służy E46. Ono jest jak urodzone tutaj. To jest, panowie. Może wam weźmiemy jednego, co? Tak, żeby dwa były, nie? Możemy. Tak? Możemy. 1-0 dla mnie, nie? Tak jest. Tacy dobrze, żeście na tej siłowni byli kawał chłopów. Którego chcecie, żebym wam odpiął? Tego. Może na dwa będzie lepiej. Tak się okaże. A później możemy spróbować pociągnąć my chłopy kontra wy. Dobra, ty nie przeginaj, bo zaraz bez samochodów wrócimy. W sensie, że zabiorą nam no. Samochody? Tak, właśnie mówili, że fajne i... I że wyniosą? No, oni by mogli wynieść. Ale jak sobie tak będę żartował i w ogóle, to nie wyniesiecie mi ich, nie? Nie. One nam są potrzebne. Teraz już nie było tak łatwo. Ale żeśmy nadymili, k***wa. Tu już nie było tak łatwo, co? Nie mogliśmy odjechać, nie? Ale E46? To jest E46, nie? Wchodzisz na 7aut.pl i wiadomo, fajnie jest wygrać M3 za 45. Wiadomo, RS6. Ale E46? To nie jest byle co, kolego. Przejdziemy do następnej konkurencji, ale musicie pociągnąć jedną. Nasza perełka, srebrna, jedyna na letniej opłacie. No tak, zostałem sam na placu boju i mam wrażenie, że mogę to przy***dolić. Zatrzymaczko! Co tam mówisz? Bez kolegów nie jesteś taki mądry. No i ale z kolegami wygrałem. Szacuneczek. Ale zmęczeni są. Popatrz na niego. Dobra, ustalmy tak. Jak są koledzy, wtedy nie powiem tak brzydko, ale wygrałem. Ale jak zostałem sam na placu boju, no to sześciu chłopa ciągnących do tyłu E46, które chce jechać do przodu, to mogliśmy zrobić tylko tu. Przejdźmy w takim razie do konkurencji numer 2. Konkurencja numer 2 to konkurencja, w której ci oto dwaj skromni, malutcy panowie mają za zadanie utrzymać E46. Stanęli tyłem do siebie, mamy krótki łańcuch i długą linę. Jeżeli utrzymają dwa samochody ciągnące w przeciwnym kierunku, próbujące ich rozerwać przez 10 sekund, no to oni wygrali. Jeżeli samochody odjadą, obojętne który, ten lub ten, no to my wygraliśmy. Dawaj plecy, grzyb. Jest! Chyba przejebaliśmy. Utrzymaliście, nie? No silni są, kurde, rzeczywiście. Powiem ci, tak łatwo to utrzymaliście. Łatwo? No. Łatwo było, panowie? Łatwo. No dobrze, to wygrali. Damy koledze 15 sekund, niech ma 5 sekund zapasu. Chodzisz? 1-0 dla chłopaków. 15 sekund, to nie będzie im tak łatwo teraz. Panie kurwa, utrzymaliście to przez 15 sekund? Tak. A ja już myślałem na sam koniec, że wygrałem, nie? To jest 1-1. Trzecia konkurencja, mam wrażenie, że możecie mieć przewagę. Chyba mi odcisnął łapę na plecach, nie? Tak, no. Na pół pleców. Jak strongmeni, to i uchwyt Herkulesa / martwy ciąg. Jak kto woli. Nie mogło tego zabraknąć. E46 stoi na specjalnej platformie. Kto z was kiedyś oglądał Mariusza Pudzianowskiego, ten wie, że on był drugi w kulach i to by nic nie dało. I oni tam właśnie, tak jak widzicie w tym momencie na ekranie, robili takie rzeczy. No, jak pewnie się domyślacie, sam tego nie podniosę. Nie wiem, czy podniesiemy to we trójkę, więc sprawdźmy. Zobaczymy, ile utrzymamy, a później jeden z jego mości musi utrzymać dłużej od nas. Właściwie na tym polega konkurencja. Możemy to przegrać, tak sądzę. Zapraszam. Tak się śmiałem, jak chłopaki tak machali, a ja sobie włączyłem ten, nie? Czekaj, to teraz trójkę. Wygrana znasz. Czekajcie, czekajcie. Oni myślą, że my nie damy rady, a ja sobie jeszcze kurtkę na to dopiero. Ha! 3, a ktoś mierzy czas? Zakładasz, że podniesiesz. Podnieślibyśmy i byśmy czasu nie mierzyli. Dla nas to sekunda. Tylko żeby mi tam nie kantował pan, no. O, jest tutaj nasz sędzia. Dobra. Jest? Dobra.
Ty, Kamil, magnezji nie wzięliśmy. Magnezja. Podaj tacę. Zostawiliście coś panowie. A to jest na pewno magnezja? Tak. To na pewno się wciera? Na ręce, tak śmiało. Słuchaj, pa jaka gruda jest. No, musisz ją ładnie rozetrzeć. My jesteśmy całe życie gotowi. To już, hop. Podłóż kamerę, chodź tu. To ja? No dawaj, dawaj, dawaj. Pomożesz nam? Chodź, dawaj. Spokojnie. Może teraz, chyba co? Może teraz, czekaj, czekaj. Młody, pamiętaj, z nóg, ale tobie nie trzeba powtarzać, pewnie tata ci mówi. Tak? No to dobrze. Trzymać! Trzymam, trzymać! Nie można klnąć przy dzieciach! Wyprostuj się. Co, ja? Trzymać! A co, jak krzywo jestem? Cały rawisz, słucha! Trzymaj! 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 Młody, trzymasz? Kurwa, puszczam! Ja też! Puszczam! O, kurwa! Ciężki! Ile było, 1,5 minuty? 25 na 1. Chyba minuta 25. Ile Pudzian trzymał? Ale sam? Czy też z młodym? Dobra, gdyby nie ta magnesja, to ten. Czuję, że kleks mógł być. Rurkę chcesz, czy ci zabrać? Dobra, weź tą kurtkę, bo za ciężko będzie. Nie? Chłopie, w krzyżu tak głupie, że jutro nie będzie wstawane. Tak, o. Nie będzie, nie? Chłopaki już wydojeni ostro po poprzednich próbach siły, nie ma się w sumie co dziwić. Liczenie czasu zaczynamy od momentu puszczenia przez asystę po bokach. Uwaga! Dobra, uciekać. 25 sekund, żeby nas przebić. Trzymajcie ma Jarek. Lekko jest. Jarek! To sam kurwa, ja Jarek, kurwa, wygraliśmy! Jest, kurwa, Hazdar! Myślałem, że przepierdolimy to na bank, nie? Dziękuję bardzo, wiem, że dałeś nam fory. No i że masz kontuzję. Zaczęło mi tu ciągnąć. Mówię, kurde, lepiej. Bo jeszcze coś pęknie, kurwa. Ty, 2-1! Dobrze, ten młody z nami ciągnął, nie? Chodź tu. To dzięki tobie. Driftowcy wygrali. Ale już przygotujemy się na lato i będzie lepiej. Ja dopiero się rozgrzewałem w tym wszystkim. No, wygraliśmy. No, cześć, witam ponownie. Rozmawialiśmy w temacie tego opelka. Potwierdzam, zawijamy go dzisiaj. Pewnie nie wiecie, o co chodzi. Ja też jeszcze 15 minut temu nie wiedziałem, ale się dowiedziałem i pozwólcie, że wyjaśnię również wam. Dostałem taką wiadomość podczas nagrywek, które widzieliście przed chwilą. Cześć, widziałem, że jesteś w Rawiczu. Wiem, że jest to wykonalne, ale czy chciałbyś przyjechać do mojego kolegi na 18 i zrobić mu kozacki prezent? Ziomal, który to pisze, myśli, że to jest wykonalne. Ja uważam inaczej. Uważam, że to jest jak najbardziej wykonalne i nie możemy do gościa przyjechać z pustymi rękoma. Więc pewnie się już domyślacie, że jak to u wuja, kupimy mu kurwa furę. Mają rozmach, syny. Właśnie jedziemy do bankomatu, no bo jesteśmy nieprzygotowani, tego totalnie nie było w planach. Wypłacimy gotówkę, pojedziemy do jakiejś czarnej dupy pośrodku niczego, bo tam znaleźliśmy fajny samochód, który możemy mu kupić. Następnie zapłacimy za furę, zabieramy ją właściwie od ręki i jedziemy do niego na jego 18 w ramach niespodzianki, bo wszystkie szczegóły ustalam z jego kolegą. Czy to jest kurwa normalne? Absolutnie nie. Czy tak zrobimy? Tak. Daleko do bankomatu mamy? 500 metrów. Ruksana nie wierzy. No nie. Czy to jest 18 w remizie, w jakimś domu ludowym? Zaraz się dowiemy, nie? Wypłaćmy hajs, kupmy furę, pojedźmy do niego, zróbmy barłok, jedźmy dalej nagrywać film. Po prostu przerywnik za 20 tysięcy zróbmy. Co za historia się tu dzieje w tym momencie? No oglądajcie dalej, nie? To są najlepsi widzowie w Polsce. Następnemu damy czołg. Pewnie właśnie to powiedziałem i będzie kiedyś taki przerywnik do filmu, jak jedziemy po ten czołg i ja to mówię. Nie wykluczam tego. Co zrobić z tym czołgiem? Co zrobić z tym czołgiem? Nie wiem. Poduszkowiec już był. Do bankomatu stoicie? Nie. O kurwa. Co was tak dużo tu jest? Co potrzeba? Zdjęcie. To zaraz, bo w robocie jesteśmy. Po 5 stówek się datko wypłacać? Tylko po 5 stówek. Przecież to jest 40 razy. Ja idę do drugiego bankomatu klikać w tym samym czasie. Tu się da po 1000. Wniosek jest prosty. Dwa razy szybciej. Nie.
Jesteśmy w Luboniu, pod Poznaniem jesteśmy. Ten pan ma na sprzedaż kurę. Dobry. Kupujemy, a za dwie godziny będziemy go wręczać. Ile pan go ma? Ja mam 3 lata. A to za dbany? Tak. Czyli nie jakiś taki na handel, sztrucel. Nie, nie. A dużo pali? Nie. 8, 9. Nie, to jest ważne, żeby on nie dużo palił, no bo chłopak ma 18 lat, nie wiadomo jak pracuje, nie? Ile zarabia. No to jak będzie sobie tam żłopał 6, 7, 8 litrów, to git, nie? No to jak będzie dobrze jeździć, to 5 mu spali. Poważnie? Bo to ten? Bo ty sztos jest, co? No, Helga fajna, faktycznie. Helga zajebista. No. Mogę sobie tu zajrzeć? Ty. Ale zadbany w środku. Jest zapaszek. Chłopie, kurwa, jakbym nie wiedział dzisiaj rano, że dostanę furę i przyjeżdża chłop o 19 godzinie i mi ją daje, a ona jest taka i mam 18 lat, to zesrałbym się ze szczęścia. Chłopie, od strzała. Igiełka. To jest pojebane, co my robimy. A jest bagaj? No dobra, a... Jest. Co to na dachu jest? Carbon. Carbon? Carbon fiber. Cars for hire. My jesteśmy bardzo nieproblematyczni, nie? Działa, bardzo ładny, więc przechodzimy do papierologii i zabieramy. Sprzedał mi pan to. On jeszcze mówi, że silnik chce sprawdzić. A co ty tam sprawdzisz? Czy ma osłonę silnika? Czy pasek się kręci na alternatorze? No przecież chodzi, słychać, że chodzi. Zostaw, że go w świętym spokoju. Bo się obrazi, nie będzie chodził. Jest silnik, Rafał, dobrze. Co jest? Że w takiej k***a wiosce jest. Rafał, a akumulator też się trzyma, już nie ciągnij go, k***a. Żółty był czerwony, by szybciej jeszcze paliło. Co ty sprawdzasz? Jest jakiś kieliszek spawany, czy jakaś ćwiarteczka tu nie wjechała. Ćwiarteczka to wjedzie na 18 za chwilę. A wy co, chłopaki? Chłopaki to jest moja dziewczyna. O, przepraszam. O ja pierdolę, ale dojebałem. Co, auto na 18, tak? No a jak? A ty kiedy masz 18? Ja już mam 18. Tak? No to już auto przepadło cię. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Jakbyś miał dzisiaj to? Jest już igła, bo ja już zrobiłem sesję zdjęciową, a ty dalej szperasz. Jest, akcept. No to już, piszemy glejty i jedziemy kurwa dać na prezent. I know the king follows lead, repeat after me. I know they lurking, this serpent is circling, but I never worry, cause he got the keys. He let it bleed, never put me on the freeze, just look at how he spin it to me. Kierujemy się 80 km z powrotem na Rawicz. Elegancko się toczymy, dostojnie bym powiedział i z klasą, bez zbędnego blichtru. Najlepszy dowód na to, że mi nie robi, czy jadę w aucie za 4 banie, czy w asterce za 20 kloca mordy. Wiadomo, że jest różnica, ale normalny chłop z podwórka. Zatankowaliśmy jeszcze do pełna, co by z bakiem pod korek oddać. Nie może być na rezerwie. Jadąc na miejsce, cały czas jestem w kontakcie z jego ziomkiem na miejscu. Upewniam się, że nikomu nic nie gadał. Zapewnia mnie, że nie. Pytam, czy ziomek ogląda i czy zajawkowicz, czy raczej średnio. Pada odpowiedź, że tak jest. Rozegrać musieliśmy taktycznie całą akcję, bo dwie okoliczne miejscowości zjechały się za sprinterem, jak poszło info, że coś działamy. Odpuścić nie chcą, więc żeby nie wjechali za nami na imprezę, rozegrane sposobem. Zastosowałem kamuflaż. Ja se w Opelku kulturalnie pomykam, wszyscy mnie mijają w pogoni za sprinterem, myślą, że ja tam siedzę, a ja se siedzę tu. Ależ to. Zostali zgubieni, dojeżdżamy, mission complete. Dojeżdżamy, co my k***a robimy? Hit to jest. Hit to za chwilę będzie dopiero. Dobra, walimy na sam środek. Tam jest impreza, patrz, światła, normalnie. Siema. Siemanko. Cześć, Łukasz. Cześć. To ty do mnie pisałeś? Tak, siema. Słuchaj, jak ty masz na imię? Cześć, Kamil. Łukasz. Przepraszam bardzo. Sorry. A ziomal, co ma urodziny, jest Eryk, tak? Tak, Eryk i on jest do góry. To jest fura dla niego. Co ty gadasz? No poważnie. I teraz ta, ja tam wjeżdżam normalnie jak do siebie. Tam mnie znają czy nie? No, wszyscy. Wszyscy? Wszyscy. No to k***a, petarda, sami widzowie. Gracie o fury? Gramy. No i tak ma być. I teraz tak, ja idę do góry, przejmuję mikrofon, śpiewamy 100 lat Erykowi, tak? Schodzimy na dół i ja mu daję kluczyki do fury. Pasuje, to chodź. Ziomal trochę w szoku, k***a. Ile kurwa ludzi! Ja sobie wezmę mikrofon, normalnie, żeby wszyscy dobrze słyszeli. Eryk, chodź tu. Ja się w tym momencie poznałem. Znamy się dopiero 30 sekund, a pod remizą stoi fura na ciebie. Mówię poważnie. Bierz operatora i lecz. Tego się kurwa nie spodziewałem. Nie, 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 nie
jest pierwsze rozdane auto, a za niedługo rozdajemy pozostałe 7. A ty jesteś trochę najebany, nie? Czy nie? Trochę tak. No to nie jeździ dzisiaj. Dzisiaj nie. Ale możesz sobie, wiesz, siąść, popatrzeć, coś tam szmiru riru, nie? Ja nie wierzę. Ja dalej nie wierzę, a ty wierzysz? Nie, fajnie, wrócimy czas do 18. Właśnie się wjebaliśmy do remizy, k***a, na salę u bujaka i k***a, tam są rodzice twoi, czy co? To jest ojciec. Pan jest tato? To kiedy, panie? Pan miał chyba 13 lat. Pan wygląda młodo. Fajną dostał furę? No fajną, no. No to bardzo dobrze, uścisk dłoni prezesa. Dziękuję. Nie ma za co. Pan nie dziękuję tu dla kupy. Chyba, że będzie jak pieniądze z komunii. Zaraz przyjedzie nasz wóz, to sobie spiszemy tylko papier, że bierzesz tą furę i że jest twoja i że nie mam z tym nic wspólnego, a wszystkie fotoradary, które na jedzie sprinter! Tu gnój jak teraz będzie, oni nie wiedzą na co się pisali. Za tym sprinterem jedzie z 50 osób. Patrz co się tam dzieje, patrz. Poczekajcie chwilę, dobra. Tu jest 18, kurwa. Nie, żyje, żyje, mam. Ale dni Zielonej Wsi przypadkiem żeśmy odjebali, bo ta miejscowość to jest Zielona Wieś, 7 km pod Rawiczem. Przeglądaliśmy później pliki nagrane i właśnie takie określenie Dni Zielonej Wsi nam wpadło, no bo przypominam, jak to miejsce wyglądało jakieś pół godziny wcześniej. A jak wygląda chwilę później? Ruch jak w Tokio. Trochę podpisów, każdy jak już wjechaliśmy, to chce wszędzie, gdzie się da. Dosłownie wszędzie. Na cyckach? No, oczywiście! Grupowa fota z całą imprezą również musi być. Nasz 18-latek Eryk ma co? Banany! Na dole natomiast zebrało się 11 okolicznych wsi. Rozpierdol zaczyna wymykać się spod kontroli. Niestety nie ma szans w takim chaosie zrobić zdjęcia ze wszystkimi, więc ziomal użycza swojego E46 jako mównicy. No i gadam sobie z wami chwilę, bo olać nie mam serca. No i zwijam w stronę ewakuacji. Dziękujemy! Dziękujemy! Ja również wam dziękuję! Wszystkiego dobrego dla was i pozdrawiam całą Wielkopolskę! Patrzę na jedno oko dopiero i nie jestem pewien, ale czy ja widzę za oknem k***a śnieg? No. Czy jakaś niewidzialna siła wie, że my nagrywamy zimowe wojowniki? Otwieram ślepie, ledwo się budząc i widzę śnieg. Czy to jest cud? Jak to się stało? Petarda, pierwszy śnieg w roku. Akurat na nasze nagranie. Tego się nie dało umówić. To już tak miało być. Popatrz, popatrz, popatrz. Jakby się tu urodził, weź to wykadruj tak, że ziemi nie było widać, bo na ziemi cały czar pryska. Ale tu, popatrz, one przyciągają śnieg. One są magiczne. Widzisz to? No na ziemi jest... Nie da się ukryć, ale jest na drzewach, w połowie się liczy, nie? Fuu, nie zabraknie wam śniegu na tym kanale. Wiem, co do was gadam. Jedźmy na tor. Oh!
zimno. Zimno jak zimowe wojowniki, to musi być zimno i ciszej, ciszej. Proszę ciszej, Piotrek. On właśnie cały czas te 2JZ-y, supry, wysokie doładowania. A dzisiaj, Piotrek, przestań już, chodź już. Zostaw tę suprę, zostaw tą S15. No, koniec. Głośne to takie. Witam bardzo serdecznie, moi kochani, już widzieliście nieraz na tym kanale. Piotrek, można by pomyśleć, że to jest poważny sprzęt. Nie da się ukryć, jak chcesz sobie jeździć w takich mastersach, jak ty jeździsz, jak chcesz te swoje bliskie przekładki robić, to w sumie go trochę szkoda. Ale dzisiaj, słuchaj, zostawmy go. Piętnastka pojechała tam na park maszyn, zaraz tam odstawimy też suprę. Ja bym ci chciał dzisiaj w końcu takie legendarne coś. Wiesz, nowa supra, 2019 rok, to jeszcze nie miało czasu zbudować legendy. No nie. Od czego zaczyna każdy domorosły drifter? On 90%. Nie no, BMW chyba, nie? A 46. Aha, no tak, no, zgadzam się. I teraz tą suprę, zapomnijmy o niej dziś. Chciałbym ci pokazać coś, co ma już status legendy. Nie musi o nią walczyć. 3-litrowe, kupety, hydrołapa, skręt. Powiedz coś na temat E46, bo oni mnie nie mają za autorytet w świecie driftu. Umówmy się, jeszcze nie czas. Jeszcze chwilę poćwiczymy, dopiero wtedy. Ale ty możesz coś powiedzieć? Powiem ci szczerze, no? Wybrałeś piękną bazę do tego, żeby i zaczynać, i tak naprawdę jak ktoś chce, to się i rozwijać, i startować w pełnej krasie w najwyższych ligach na świecie. Takim samochodem, czyli, taką budą. Czyli przykładowo jest sobie widz, który jest, prawda, w grze, na live, dzwonię do niego, on ma zajawkę na drift i może sobie zarówno E46 podriftować pod sklepem na śniegu, ale z czasem ta buda tak może ewoluować, że u was w Mastersach goście jeżdżą E46. Oczywiście, że tak. Sam niedawno jeździłem E46 przygotowaną do Drift Masters i powiem ci szczerze, po cichu, że prowadziła się prawie jak S15. Okej, okay. Czyli to jest najlepsza możliwa reklama. Bo mnie to możecie mieć za takiego, wiecie, driftingowego jeszcze gdzieś tam, kurde, umie bączka pierdolnąć, fajnie sobie tam jakąś pareczkę czasem sklei, ale ja jeszcze tak nie za dobrze. Ale jak Piotrek mówi, że możecie później tym wojownikiem zimowym, tylko koniecznie na tym fotelu z tym napisem, wystartować w Mastersach, no to to już jest, kurwa, godne uwagi. Piotrze, zatem odstawmy tę suprę, w ogóle, kurwa, ona ma skręt. No teraz wykorzystałem wszystko, żeby to do ciebie podjechać. Co jest, kurwa, weź to pokaż. Wygląda, jakbyś urwał, kurwa, koło, Piotrek. Mam nadzieję, że jeszcze się tam trzyma. Ty, weź to z tej strony pokaż. Nie da się nawet tak pokazać koła od frontu, bo to by trzeba było stąd. No dobra, w każdym razie odstawmy ją i przejdźmy do treningu E4 przyjacielem. Jedziemy. No właśnie, ale samochody mamy 3, kierowców było 2. Witamy, prosto z rzeszowskiej ziemi, ten oto jegomość, czyli Arturo. I Arturo, w mojej przygodzie z driftem towarzyszy mi od samego początku. Dokładnie. Towarzyszy mi również twoje E92, kto pamięta. No i powiedz mi, Arturo, którego z tych 3 oto przystojnych kawalerów ten oto przystojny kawaler chciałby wybrać? Numer 1. Srebrny. Zapraszam w takim razie za kierownicę. Piotrze, ty sprawdzasz, który ile ma na liczniku, tak? Ja mam żonę. Którego wybierasz? Mogę wybrać? Wiesz, że ja mam słabość do ciemnego niebieskiego. Zapraszam zatem. Jeszcze do tego mamy ramki w chromie. No. Idealnie. Także siadaj. Ja sobie siądę z sobą, Piotrku. Zapraszam cię w takim razie. Zróbmy sobie trening z Artur. Chłop w kombinezonie w E4. No i to jest właśnie to, kurwa. Popatrz. Reakcje wyłączne. Dobrze, że mówisz, bo byśmy nie wyłączyli. Powiem tak, to E46 na pewno pierwszy raz że mistrza Europy. Ono pierwszy raz widzi chłopa w kombinezonie. Właśnie, gdzie są moje rękawiczki? O nie. Musimy podjechać. Ściśnij sobie pasy, bo będziemy je tu miotać. Oczywiście. Ale ładnie to wszystko chodzi, powiem ci szczerze. No i o to chodzi, ty, tak ładnych chodzących pasów, to wszystko nóweczka, co? No, popie, kiera nóweczka, fotel nóweczka. Co masz napisane za głową, widziałeś? Widziałem zimowy wojownik. No bo tak jest. To teraz nim jestem. Czekaj. Jest short shifter, ale słuchaj, Piotrek, musisz uważać przy wrzucaniu wstecznego. A, jasne. Bo jak tam paluszka wsadzisz między łapkę, a ten, to będzie może bolało. Może najpierw łapka, później wsteczny, dobra. O, może być tak, na przykład, no. I słuchaj, ta sztuka jest wyposażona w LPG. Wiesz, od czego to jest skrót? Zapożyczony od kolegi Sebastiana, ale to jest lepszy power gamuniu. Ale mnie tu bardziej interesuje, zobacz. Jest roletka, tak, z tyłu, ona działa. Zobacz. Słuchaj. I teraz nic nam już nie powiedzą, nie? Zajebiście. Mało tego wszystkiego, posłuchajcie, bo to jest jedna rzecz bardzo istotna w tym wszystkim. Widzisz, co tutaj jest, tak? Kaseta! Tak, i teraz poczekaj. Ja jak taki rasowy dealer to zrobię. Otworzyłbyś mi tu? Oczywiście, pomogę ci. Proszę. I teraz popatrz. Nie gadaj.
Myślę, że wielu z was w tym momencie, którzy kochają problem, no jest mocno zajawionych, albowiem mam wydanie widmo problemu na kasecie. I zabrałem je ze sobą specjalnie, abyśmy wrzucili je o tutaj i podczas latania słuchali sobie problemu. Nie będzie żadnego problemu. Trzeba zobaczyć. Tani drift, to tutaj? Zapraszam. Dobra. Ktoś może pas. Kolego. Czy to się różni od driftowego, powiedz mi? No jest driftowy. Nie, bo to jest na loterię, gościu. Oj, daj te pasy. To do wygrania, tak? Tak, to są te do wygrania. Kurwa, mam tak zmarznięte łapy, że nie jest to takie proste. O? Pasy bym zapił, bo właśnie zacięły. Ta-da! Tape error. Jest kurwa problem z kasety! Ale to jest złoto! Ja jestem takim fanem problemu! Ale klimat! Właśnie siedzę w E46 z hydrołapą, skrętem i słucham problemu z kasety! Ależ to co? Zajebiście. Ale to jest piękne! Jeden z nich ma czytnik na kasety, akurat ten. Reszta ma na płyty. Piotrek, jak ty zapierdalasz! No nie? Co ty jadasz? O kurwa! Ty jesteś pojebany, kurwa! Co ty pierdolisz? W życiu tak nie jechałem E46, kurwa! Ale zdrowy sprzęt, powiem. Ty jesteś pierdolety! Wypadło, czekaj! Zaraz wsadzimy z powrotem, gdzie to jest? Co ci wypadło? Z kierownicy, masz jeszcze nie. No chodź tu, mała! Klips ci wypadł, kurwa! Go miałem, no! Twój mózg pewnie właśnie zadaje sobie pytanie, czy to, co przed sekundką widziałeś, to Piotrek, który leci E46 bokiem, w międzyczasie wsadza klakson, ciągnie hydrołapę i jeszcze prowadzi ze mną rozmowę, a w odległości metra od nas jedzie drugi napaleniec E46. No to ja odpowiem, tak, to dokładnie to widziałeś. No chodź tu, mała! Klips ci wypadł, kurwa! Go miałem, no kurde, patrz! Klakson ci wypadł z kierownicy! Goni nas Barszczowski! Cieszę. Z czego ty się cieszysz? Ja mam taki uwag, człowieku. Chłop jedzie, k***a się śmieje. Ale trudnie, kochanie. Ale nas dojechał pięknie. Dobrze. Ja pierdolę, jesteś czym popierdolę. Zaraz tak odpadę, klakson mi znowu wypadł. Tu się... Ja jestem kurwa w szoku! Dobra, dobra, chwila przerwy! Chwila przerwy, kurwa! Co ty wierdolisz? Miałem tu nic nie zepsuć, obiecywałem. Chur. Dobra, dobra, chuj tym klaksonem, chłopie! Ja muszę wysiąść się przewietrzyć, kurwa. Uno momento, co tu się dzieje? Ja się chłopie za często. Ja nie byłem gotowy. Koniec, Kamil, nie! Nie jedziemy więcej, ja wysiadam! Ja też wysiadam, ja mu mówię, że to jest na loterię, co na loterię? Co na loterię i w drzwi tobie? Przecież my pakę 20 wchodziliśmy normalnie w te wincie. Ja chłopie, jeszcze się dobrze nie zapiąłem, patrzę, ten się nawija, mówię Piotrek, k***a!
Ja nigdy tak E46 nie jechałem! Jeszcze mu klakson wypadł z kierownicy i on jedzie, chłopie, kurwa, za ten klakson. Nie, ale one są mistrzowskie. Jezus Maria. Ludzie, bierzcie udział w loterii, bo macie takie cuda, że większego fanu nie będziecie mieli. Można na wakacje wydać więcej, a i tak będziesz się gorzej bawił niż kurde. Dokładnie, to jeździ na fajnych, tanich oponkach, jest petarda, jeździmy dalej. Nie, ja zewnątrz mogę nagrywać, dawaj kamery, nie wsiadam. Dobra, oni odpaleni są do absolutnej potęgi. Zabrać im auta miałem, bo to jest jak duże dzieci na dużym placu zabaw. Idź pan, ale nawet nie zdążyłem, bo Barszczu postanowił wysadzić oponę. Słuchaj się. O kurde. Ja. Jeszcze cieplutkie. Nic się nie stało, zmieniamy gumy, błotnik wystarczy przetrzeć ze śladów opony i mamy nówkę sztukę. A na nówkach sztukach oczywiście zimóweczek wydane będą wam. Także się niczym nie przejmujcie. Witamy tego oto jegomościa. Wasze zdrówko kochani, herbatka z rana. Kubańczyk, mordo. Przyjechałeś tutaj u nas dziś, żeby polatać E46 i za moment E46 polatamy. U ciebie krąży kurwa rondo we krwi, ja to czuję. Strzały na ulicach, co nie jest zabrani, zdarza. Znasz ten filmik, ja się trochę cykam? Czego? Tak, no. I teraz weźmiemy cię na prawy fotel do Barszcza. No, wy lubicie mi robić krzywdę, nie? Bardzo. Tu nie będzie krzywdy, tak. Właśnie tu będzie adrenalina. To, co dostarczy ci ten zimowy wojownik, myślę, że pogadamy dopiero po. Dobra, to pogadamy po. Pogadamy po. Chodź, siadaj. Przedstawię ci twojego drivera, a herbatkę se odłóż, bo z herbatką nie przejedziesz, kolego. No także poznajcie się, Barszu. On jest obliczalny. Dobra, nic nie ten. Tak. Poznajmy się teraz, bo i tak będę miał zamknięte oczy, więc mogę cię nie pamiętać. Słuchaj, baw się dobrze, kupuj. Dobrze, czyli on ma mi pokazać, jak ja mam to zrobić, tak? Tak, okej. Okay. Dobrze. Dobra, a to okno możemy zamknąć, żeby mnie wypadł? On jeszcze nie wie, on jeszcze nie wie. Ale nawet ja jestem w szoku. Chłopie, mój telefon to kurwa z tyłu normalnie wylądował. Za fotelem. Gotowy na rundę drugą? Jak najbardziej. Ale zdrowe, tak? Bardzo. Przepiękny. Przecudowny. Ale w ogóle chciałbym też zapytać, jak się na co dzień jeździ takimi JZ-ami dopompowanymi na 1000 i tak dalej, to wsiadasz później w takie bezstresowe auto, nie? No dokładnie, to chciałem powiedzieć, stary, nie martwię się, że zaraz coś się wydetonuje czy coś, bo tu no. Wszystko jest przecież z fabryki, to wszystko musi działać. I to jest to właśnie. Spokojnie! Jedziemy! Firmowe paliwo! Jedziesz, Marina! Firmowy samochód! Firmowe paliwo! Kurwa, zwolnij, bo tam stoją! Zwolnij, kurwa, bo tam stoją! Na luzie! Życie mi miłe jeszcze, panowie, proszę! Kurwa! Uważaj, bo... O Jezus, Maria! Co jest? Chyba schłodzić sprzęgło możliwe. Mnie też trzeba schłodzić. Już mi nie jest zimno. Nie jest już mi w ogóle zimno. To ci to ogrzewanie przekręcę już. Chodzi. Jestem zapocony. Nie no, mordo, co ci powiedzieć? No, za szybko, za sekundę myślałem, że zaraz przyjemy was. Przysięgam ci. A to chodziło. Nie wiem, jeszcze nie umiem się wysłowić. Daj sekundę, odpłuczę. Ty jesteś raperem, powinieneś mieć niezły zasób tu. Ale jestem spoconym raperem teraz. A za freestyle'uj sobie. Nie jestem w stanie, jeszcze dojść do siebie. Dajcie mi stanąć na nogi. Ale dziwne, nie? Wiecie, co jest najgorsze? Siedzenie na fotelu pasażera. Ja wiem, że ty to ogarniasz, nie? Ale ja nie mam za co złapać, mordo. Jechałem taką, k***o, wiesz co? O kurde. Matko jedyna. Bałem się, żeby sobie... Nie, nie, nie do pisania. Na pewno tak nie pojadę, ale postaram się, tak. Na pewno, zrobisz to dla was. Dobra, dawaj, dawaj, lecimy, 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 k***a, bum! Łapa, hop! I w drugą stronę teraz. Hop! Nawet bez kopnięcia. I tak się nic nie nauczymy! Patrz, k***a, teraz w drugą. Hop! Sprzęgiełko, hop! Hop! I co? I dalej. Cześć, zapisuję! Zapisuję! I co? Sprzęgło! Teraz, k***a! Jeszcze raz, k***a! Dobra, mam zapisane. Tak? Tak, prawy, prawy 150. Dobra, hop! To jeszcze raz. Dobra, czyli tak, zapisane. Dobrze. No to teraz ja.
Ale E46 to również nic innego jak zajebista baza nie tylko dla zawodowców, czyli to co widzieliście przed chwilą, ale również dla osób, które są totalnie początkującymi. Wiem, że wielu z was po drugiej stronie wyświetlaczy nigdy wcześniej nie miało nic wspólnego z driftowozami, tak samo jak i Kubańczyk. Tam upalałem E39, no ale to upalanie pod biedrą, no to raczej driftem chyba nie nazwiem. No tego co tutaj będziemy robić też jakimś wybitnym driftem nie nazwiemy, ale są to już absolutne podstawy do driftu. Zadanie numer jeden, elegancki bączek dookoła pachołka, czyli to co wy widzicie w tym momencie na ekranie. Czyli mam skręcić po prostu to co robię najlepiej. Tak jak powiedział kolega. Ja idę na prawy fot. Dobra, to myślę, że tego bączka damy radę, kurwa, skręcić spokojnie. Teraz muszę, kurwa, pracować, no? Pierdolę, to nie jest takie łatwe! A może lepiej w tą stronę będziemy? A jak ci będzie lepiej? Wiesz, drift polega na tym, żeby kontrolować gaz z ruchem kierownicy. O. Jedną rączką. Ty kurwa, dyrektor driftu pierdolony. Normalnie. Zobacz stąd. A masz tam słupek dalej czy do zbioru? Nie, ty masz. Jest. Ty wariacie kurwa! Spacerowa! Ale jedną ręką! Ale ty tak. Jak szef, kurwa. Jak... Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale kurwa widziałeś to? Ja nie wiem czy to ty, czy ten samochód. To bardziej ten samochód. Dobra, czekaj, musisz ty... zobaczyć. Ale jak no, ty już jest zaliczone, daj spokój. Już jest zaliczone. Ludzie nie chcą tego oglądać, już, nie, wszyscy są w szoku. Ja sam jestem w szoku, największym. Ja też jestem w szoku. Cześć, ja coś chyba dał radę, co? No. Ja sam jestem w szoku, mordeczko. Dobra, dokładamy drugi pachołek i teraz twoje zadanie to zrobić ósemkę. Czyli będziesz się musiał raz przełożyć. Zdecydowanie level wyżej, sporo trudniejsze. Dał radę, co? Jestem w szoku. Jedną rączką, jest nagrane. Tak o, profesor. Sprzęgłem nie pracowałem na początku. I pracowałem samym gazem. Jak go wrzucałem, to od razu za dużo gazu. A tutaj wiesz, sprzęgłem, popuszczałem sprzęgło. I wiesz co, i od razu pomogło. Dobra, to teraz wsiadam w mojego Mercedesa szybko na rondo, które jest ONZ największy w Warszawie. Żartowałem. I teraz. Kurwa, jak to zrobić? Poczekaj, kurwa. Uwaga, nauczyciel Kamil na... Ale już kumam o co chodzi. Jedyneczka cyl, rzucamy tam. Tak jest. Bam! Bam. Tak jest! I teraz tam. A widzisz, kurwa. Ale już jest dużo zrobione. Kurwa. I bam! Już myślałem, że było tak dobrze. Bam, łapa. Kurwa. Bam. Super, do tej strony. I bam. Jest dobra. I bam. I bam. Super. Super. Zaczynasz kumać hydrołapę. I bam. W chuju masz już wiesz, kiedy... cyknąć tak delikatnie. Kurwa masz E46, 20-letni samochód i ile frajdy, mimo że jeździsz autem za milion na co dzień, nie? Mordo, to jest najlepsze przeżycie, jakie miałem, przysięgam ci od kilku lat. Dziękuję bardzo. To spór. Dawaj, zrobimy teraz tak, że pokażę ci, jak się da precyzyjnie jeździć. Dobra. I jak się da precyzyjnie kontrolować, jak już się ma minimum doświadczenia, nie? Stań się tu. I najważniejsze jest to, żebyś się nie ruszał. Dobrze. Nawet jak będę blisko, to się nie ruszaj. To jest Budda. Trzeba ufać mu jak Bogu. Pokażę wam, jak przy tym, co ja jeżdżę, no trochę tych kompletów już wypaliłem, trochę pojeździłem 15, da się precyzyjnie jeździć E46. I teraz przebitki ze szpitala, jak Kubańczyk leży. O kurde. Kto kierowcą k***a jest? Chorąży! Blisko? Blisko f***a, materiał taki, że nogę podstawiłem pod oponę. Haha!
Witam w ostatnim fragmencie tego filmu. Ostatnim, ale nie najgorszym i to zdecydowanie mało tego wszystkiego może się okazać, że on będzie najbardziej kultowy. Umówmy się, jak odbieraliśmy Rollsa z salonu, no to mówiliśmy, że on ma haka i że ten hak będzie taki wykorzystywany w niecnych celach, a przede wszystkim nietypowych. No i pewnie 46 w historii naszej planety na lawecie jeździły już tysiące, jak nie setki tysięcy razy, chociaż rzadko się p***dolą. Natomiast daję sobie rękę uciąć, że nigdy E46 na podwójnej lawecie nie były ciągnięte przez Kulinana w Mansory na glebie. Mało tego wszystkiego, nawet jeżeli tak było, chociaż zakładam, że nie, to one raczej nie paliły gumy na tej lawecie. Chcemy tak zrobić, żeby nie było na pół gwizdka. Zapiąć, pociągnąć to jedno. Spalić gumę, czyli uzyskać obrazek, gdzie ten dostojny, angielski, wysublimowany Kulinan ciągnie dwie 46 i ta z tyłu pali gumę. No, to już jest coś. Nie przeciągam, bo okrutnie dziś zimno. Pozostaje nam wytoczyć się. Piękny kontrast, czyli to, co ostatnimi czasy uwielbiam. Ja do Rollsa podchodzę tak. Może zwykłe auto to nie jest, ale jak auto ma haka, to czy jest Rollsem czy Oplem Zafirą, służy do ciągnięcia. Przez krakowskie ulice pełne codziennego ruchu przemierza sobie taki oto uroczy zestaw i maluje na twarzach ludzi na przemian trochę uśmiech, a trochę zastanowienia, co autor miał na myśli i o co tutaj właściwie chodzi. Otóż nie ma lepszego powodu niż tego szarego, smutnego, jesiennego dnia dać na ulicy każdemu mijanemu obrazek, który raczej z gatunku tych pozytywnie odklejonych. Kto, nawiasem mówiąc, zanim powstał ten kanał, by przypuszczał, że kiedyś Kulinan w pakiecie pociągnie podwójną z dwoma zimowymi wojownikami. Bezczelne, a zarazem wspaniałe. Ale mówiłem, że sama jazda to nie wszystko. Pakujemy teraz za kierownicę Kulinana naszego Saszkę. Do BMW wsiada drugi Saszka i Kulinan ciągnący E46, które pali gumę. Pozostawię to bez komentarza. Chłopie, ja nic nie widziałem za tą kierownicą. To się odstało! Yeah! Chłopie, jak tu jest zadymione wszystko, co ty gadasz? Wspaniałą odskocznią od super samochodów jest dla mnie film ze starymi, dobrymi przyjaciółmi E46. Zajebiście, że spontanicznie udało się nam wjechać na 18 widza z furą dla niego. To już połowa akcji 7aut.pl, więc mój kochany widzu, wjeżdżaj normalnie i się nie stresuj. A na święta przygotowałem dla was takie petardy. Jezus Maria, Hyrie Leizo, nie za dużo, nie spoileruj, gaś to. Wszystko w swoim czasie. Wjeżdżać na stronę, kupować e-booki, piękny kawał historii kanału. Zapamiętaj, że nie wygrasz tylko jak nie grasz. Realia są takie, że mogę zadzwonić do każdego z was, ale co ja wam będę pierdolił? 352JZ, M3 czy GTR nie trafiły do osób, które nie były w grze. Trafiły do grających. A tutaj 7 samochodów, 30 nagród dodatkowych. Każdy z was umie liczyć. Nara!